Witam. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że w Naruto PMI to jest jakiś żart. Zapraszam. Robiąc wiele ciekawostek, zawsze się przyglądałem właśnie wadze i patrzyłem na wzrost danych postaci i nie potrafię sobie przypomnieć choć jednej wagi adekwatnej do wzrostu. Jest to o tyle zabawne, że taki Choji, który w teorii jest ulany, tak naprawdę nie byłby jakoś strasznie gruby w rzeczywistości. Dobra, zanim zaczniemy, to może w ogóle wyjaśnię, czym jest BMI. Jest to wskaźnik wykorzystywany do oszacowania, czy waga jest prawidłowa. Wystarczy, że wiemy, ile ważymy i jaki mamy wzrost. Następnie musimy podzielić masę przez wzrost do kwadratu i otrzymamy wynik. Jeśli jest w przedziale od 18,5 do 24,99, to znaczy, że waga jest prawidłowa. Jeśli mamy mniej, to oczywiście oznacza to niedowagę, a jeśli więcej, to mamy nadwagę. I tak BMI Chojiego wynosi 28,3, co oznacza, że ma lekką nadwagę. Co jest zabawne, bo ja jestem ulany, ale z drugiej strony, jakbym miał być postacią z anime, byłbym pewnie coś w okolicach właśnie Chojiego, a moje BMI jest gorsze niż jego. Weźmy kilka postaci losowych, które mi wpadną do głowy na szybko. Anko ma 167 cm wzrostu i waży 46 kg w pierwszym Naruto. Okej, była chuda, ale nie wychudzona, a jej waga prawidłowa powinna wynosić od 52 do 70 kg. Hanzo miał 177 cm wzrostu i ważył prawie 59 kg, co w teorii zapewnia mu wagę prawidłową, jednak do tego przejdziemy później. Jiraiya miał 191 cm wzrostu i ważył 87 kg, więc jak najbardziej spoko, jego BMI to 23,85. Tsunade 163 cm i 49 kg, co daje jej wynik 18,44, czyli lekka niedowaga, a ja widzę tam chociażby dwa powody, które dodają jej trochę wagi. Kisame ważył 83 kg i mierzył 195 cm, co daje mu wartość prawidłową. Gaara w Shippudenie ważył 51 kg i mierzył 166 cm, co oznacza, że ledwo mieścił się w prawidłowym BMI, bo wynosi ono 18,51. Kakashi w pierwszym Naruto miał 181 cm wzrostu i 67 kg, co daje mu BMI o wartości 20,45. Shikamaru mierzył 170 cm i ważył 53 kg w Shippudenie, co daje mu niedowagę w postaci 18,34 BMI. Iroquois 172 cm, 55 kg, daje mu tu prawidłową wagę na poziomie 18,59. Po tych wynikach powiedzie mi: Eliasz, zbłaźniłeś się, mówiłeś, że mają słabe BMI, a tu większość wyszła dobra. Starałem się tu wziąć różne osoby, tak jak Jiraiya, Hanzo czy Kisame, to postacie, które były całkiem umięśnione. Tsunade też nie należy do wychudzonych, a według BMI jest wychudzona. Musicie wiedzieć, że BMI nie można brać też tak na poważnie, jest ono co najmniej kiepskie w kontekście postaci w Naruto, w którym osoby, o których mówimy, to wysportowane persony o raczej dużych umiejętnościach, właśnie polegającym na ruchu i sile. Spójrzcie tylko na swoje otoczenie i ludzi, którzy wyglądają normalnie. Znajdziecie tam osoby, które tak jak Hanzo mają 177 cm wzrostu i ważą 70-80 kg i wyglądają normalnie, a to ponad 10 kg więcej. Kisame jest umięśniony, a ma prawie 2 metry wzrostu i waży zaledwie 83 kg, co oznaczałoby, że jego tkanka tłuszczowa chyba nie istnieje. Zresztą ocencie sobie sami, weźcie swoją wagę, swój wzrost i powiedzcie sobie szczerze, czy jesteście grubi, czy nie. Ja mierzę tyle, co właśnie Hanzo, 177 cm. Gdy ważyłem 80 kg, wyglądałem normalnie, a według BMI miałem nadwagę. To by było na tyle, dajcie znać, jak tam wasze wyniki. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!